Żona nie mogła zrozumieć, co się dzieje. Na początku znalazła intymne zdjęcia męża z adoptowaną córką, a wkrótce w tajemnicy wydarzyła się jeszcze gorsza rzecz. Żona zakończyła związek, gdy tylko zobaczyła intymne zdjęcia swojego męża z ich adoptowaną córką. Kobieta nie mogła zrozumieć, co właśnie się wydarzyło. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że historia dopiero się zaczyna, a prawdę o sekretnym związku pozna cały świat. Dziś wszyscy już doskonale poznali wszystkie szczegóły tej historii i przecierają oczy ze zdumienia, bo wszystko przypomina film, a nie wydarzenia, które miały miejsce w rzeczywistości. Żona znalazła intymne zdjęcia. To był zaledwie początek. Woody Allen jest jednym z najbardziej rozpoznawanych reżyserów na całym świecie. Filmy, które zrealizował, oglądane są na całym świecie, zyskały ogromne uznanie. Jednak niewiele osób wie, jak potoczyło się życie prywatne reżysera. Jego historia mogłaby zostać zekranizowana, bo brzmi niczym film akcji. Wszystko rozpoczęło się, kiedy Mia Farrow, żona reżysera, znalazła intymne zdjęcia Woody'ego Allena z adoptowaną przez parę Sony. Przerażający opis zdarzeń z tego okresu opisał Woody Allen w swojej biografii. Na początku naszego związku, gdy pożądanie brało górę, nie mogliśmy oderwać od siebie rąk. Był pomysł, żeby zrobić sobie jakieś erotyczne zdjęcia, jeśli tylko wykombinuję, jak obsłużyć aparat. Ona dała sobie z tym radę, zdjęcia zostały zrobione, ujęcia dokładnie zaplanowane, żeby podnieść sobie temperaturę o kilka stopni, napisał. Żona odeszła, na jej miejscu szybko pojawiła się adoptowana córka. Chociaż związek z Mia Farrow zakończył się, to Woody Allen wciąż utrzymywał relacje z Sony. Para zdecydowała się w sekrecie wziąć ślub, o którym wiedziały tylko dwie osoby. Uroczystość miała miejsce we Włoszech. Po ślubie para udała się do hotelu, każde z nich pojechało do niego inną drogą. W tym czasie media już huczały od plotek, że znany reżyser wziął ślub ze swoją adoptowaną córką. Różnica wieku pomiędzy reżyserem a jego nową żoną wynosi 35 lat i widoczna jest gołym okiem. Uwielbiam Sony i wiem, że skoro jestem dużo starszy, mogę w każdej chwili paść trupem. Gdyby tak miało się stać, chcę, żeby ona była prawnie chroniona i automatycznie dostanie wszystko, co moje, napisał w książce Woody Allen. Dzisiaj grzeje, 1. Ważny apel sanepidu, trwają poszukiwania uczestników mszy. Odprawiający je ksiądz ma koronawirusa 2. Nie żyje zwycięzca Top Chefa. Zmarł na koronawirusa, miał 59 lat. Całą historię związku można przeczytać w książce A propos of not him. Jej publikacja wywołała niemałe zamieszanie. Była żona reżysera, Mia Farrow, zbojkotowała ją.
Najlepsze newsy dnia, źródło, WP. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.